Witam ponownie. Widać, miałem, jak powiedziałem, miałem zrobić regułę sprawdzenia poprawności dla pola dat. Tutaj jest przykładowa reguła sprawdzenia poprawności. Zatem zobaczmy, jak ona działa. Skoczę sobie do widoku projektu. Jestem w polu data urodzenia i regułę sprawdzania poprawności, więc data ma być wcześniejsza, czyli mniejsza od. Datę należy wpisywać w haszach, zatem hash 2011. Ukośnik, powiedzmy 07, ukośnik 15, dzień lipca. Zamykam haszem, czyli wszystkie daty, które są przez 15 lipca, będą poprawne. Wszystkie daty od 15 w górę będą niepoprawne. Zobaczmy, jak to widzi. Po kliknięciu Enter, oczywiście ukośniki zmieniły się na minusiki. To jest wszystko w porządku. Zobaczmy, przechodzimy do arkusza, do widoku arkusza i wybierzmy pole, powiedzmy 13, jak pamiętamy, 13 czy tam 12 będzie poprawnym polem. Klikam niżej, wszystko jest w porządku. Wybierzmy pole powyżej 15, na przykład 22 lipca i jak widać, reguła sprawdzenia poprawności sugeruje, że jest problem. Kolejną rzeczą, kolejną ciekawą rzeczą, zobaczmy, tu jest amerykański format daty pokazany w regule sprawdzenia poprawności i wygląda, jakby był to 7 dzień 15 miesiąca, co oczywiście jest totalną bzdurą. Warto pamiętać, że Access jest jednak amerykańskim programem i daty mogą być pisane troszeczkę inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Zobaczmy inny przykład. Ja anuluję wpisanie tej daty. Poprosimy teraz wpisanie daty wcześniejszej niż dzisiejszą. Krótko mówiąc, daty innej, daty, która nie jest z przyszłości. Żeby to zrobić, możemy to zrobić tak. Wpisać dzisiejszą datę. Dzisiaj jest 23.07.2011 roku. I ta reguła sprawdzenia poprawności zagwarantuje nam, że nie będziemy mogli wpisać daty z przyszłości. Jednak jeżeli otworzymy tą samą bazę jutro, datą będzie 24, dlatego też będzie problem. Żeby ominąć ten problem, musimy zastosować funkcję. Więc zróbmy to tak, jak należy. Wybieramy sobie tutaj trzy kropeczki, następnie wpisujemy data, musi być mniejsza bądź równa, mi się kliknęło troszeczkę za dużo, mniejsza bądź równa od funkcji. Zobaczmy, jakie funkcje daty, tutaj mamy różne funkcje daty. Ja bym sobie poprosił funkcję date, dwa razy wystarczy na nią kliknąć, ona się tu ładnie dopisuje. Upewniamy się, czy mamy mniejsze równe date i bierzemy OK. Taką regułę sprawdzenia poprawności napisaliśmy, czyli datę wcześniejszą bądź równą dzisiejszej. Zobaczmy, jak to działa. Zgadzam się na wszystkie komunikaty. Zobaczmy, spróbujemy datę wcześniejszą, 14 działa. Spróbujmy datę jutrzejszą, już nie do końca to działa, a więc sprawdźmy jeszcze może datę dzisiejszą, wszystko jest w porządku. Także zastosowaliśmy pierwszą funkcję, która działa. Również moglibyśmy zastosować inną funkcję, która się nazywa now i również to będzie wszystko poprawnie. Zobaczmy, stosuję datę 6, stosuję datę powiedzmy jutrzejszą, z 31, przepraszam, i jest niezgodne z regułą. Także różne funkcje, różne zastosowanie, a czasami wszystko gra tu i tu. Dobra, dziękuję bardzo.